Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na daily vloga. Jak widać, ja jeszcze jestem w piżamce. Właśnie przed chwilą wstałam, jak widać. Zdążyłam tylko zrobić włosy, wiecie, umyć twarz, zęby, ale muszę się jeszcze ogarnąć, także odezwę się do Was później. Okej, to znowu ja już się, jak widać, ogarnęłam, mam zrobiony bardzo delikatny makijaż, właściwie tylko dwa cienie, podkład, wiecie, rozświetlacz, brwi, rzęsy, bardzo minimalnie, mam taki koczek zwyczajny. No, ogarnęłam się już, ubrałam się, pogoda się trochę poprawiła, w końcu jest słońce i dlatego mam dzisiaj na sobie zwykły top i jakieś tam shorty, nie wiem czy to widzicie, ale właśnie dzisiaj tak minimalnie. Dobra, to ja się odezwę do Was później. To znowu ja, jak widać, ja już zmyłam makijaż i spięłam inaczej włosy. Zawsze lubię tak w domu spiąć sobie włosy w taki koczek i po prostu to, co już odstaje, spiąć klamrą. Zmyłam makijaż, bo już nigdzie dzisiaj nie wychodzę, a już po prostu nie lubię w makijażu chodzić w domu. Wcześniej szykowałam się do wyjścia, ale nawet gdybym chciała Was ze sobą zabrać, to i tak mi bateria padła w aparacie i nie mogłam, nie nagrałabym nic sensownego. No po prostu nie umiałabym nic nagrać, tak? A przed chwilą mamy już, którą, już jest jakoś południe, także będę za niedługo robić obiad. Pewnie Wam pokażę, co będę jadła. Nie wiem, czy wspominałam już, ale zawsze zapominam wspomnieć, jaki mamy dzień. Także mamy dzisiaj piątek. Już po południu, późno popołudnie, także będę jadła obiad. Wcześniej zrobiłam sobie drzemkę, bo tak mnie zmogło. Ale i tak nie jest trochę, ani trochę lepiej. Także pewnie po obiedzie zrobię sobie jakąś kawę. No i co? No i będę robić co zwykle. Do kawki jakiś filmik na YouTube. A potem, no co? Będę dla Was coś montować. Albo może nagram jakiś filmik, bo mam trochę nowości i chcę wykorzystać trochę wolnego czasu i ponagrywać coś. A no i przebrałam się też, jak widać, także odezwę się do Was później, pa. Dobra, i tak wygląda dzisiejszy mój obiad, czyli naleśniki ze szpinakiem, na to żółty ser, no i sos szpinakowy, no i sos czosnkowy, miam.
Dobra, ja już zjadłam obiad, było przepyszne, uwielbiam naleśniki ze szpinakiem i z sosem czosnkowym. No ale teraz muszę już wypić kawę, bo muszę dodać sobie trochę energii, czuję się nadal trochę śpiąca. A potem zaraz Wam pokażę, teraz akurat siedzę w tym miejscu, gdzie zwykle nagrywam. I pokażę Wam moją toaletkę, jak wygląda, bo naprawdę muszę tutaj posprzątać. O, tak wygląda moja toaletka. Tu oczywiście jest komputer. Tu zawsze stoi statyw z aparatem przed oknem. O, tutaj ja. Hello. I tutaj przed oknem, bo wtedy jest najlepsze światło, no i moja toaletka. Chociaż tak macie, że jeżeli malujecie się, no to nie sprzątacie tego od razu, nie odkładacie na swoje miejsce. I potem tak to wygląda jak tu, straszny burdel, masakra. O, to jest taka moja mini toaletka. Tutaj mam pojemnik ten z Ikei na pędzle, które akurat używam. Teraz czyste pędzle trzymam w innym pudełku. Tutaj mam taką plastikową, taki plastikowy pojemnik, gdzie trzymam najpotrzebniejsze teraz kosmetyki, lusterko, na którym jest pełno kurzu. Strasznie łapie kurz to lusterko i kupiłam je w Castoramie. No i tutaj najpotrzebniejsze moje przybory, tak, i pokażę Wam nowość, bo wczoraj przyszedł do mnie kurier, bardzo czekałam w ogóle na te cienie i są to cienie Glam Shadows, to jest akurat różowy szampan. Muszę Wam zrobić test na kanale tych cieni, bo są naprawdę genialne. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie, ale on jest właśnie taki szampański i mieni się na różowo. Trochę podobnie jak pigment z Kobo, Seashell albo Misty Rose. One są, ten cień jest bardzo do nich podobny. Tutaj mam kolejny. I to jest kolorowy dym i taki fioletowy, który opalizuje na niebiesko, i to jest jednorożec. Akurat kiedy składałam zamówienie, to miałam jeszcze w koszyku kilka tych odcieni, patynę na przykład albo perskie oko, to naprawdę są piękne cienie. No ale cienie Glam Shadows po prostu sprzedałem się jak świeże bułeczki w mgnieniu oka, więc nie załapałam się. Także jak będzie nowa dostawa, to na pewno je sobie zamówię. Także jak wypiję kawę, to muszę to wszystko tutaj posprzątać, bo zajmuje mi to pół biurka. Czyli to jest moje biurko z mini, tak jakby, toaletką. Dobra, to ja uciekam robić sobie kawę. Odezwę się do Was później. Dobra, i moja kawa. W końcu zrobiłam sobie tą kawę, bo już potrzebuję jej. Tam w tle widzieliście krzesło z górą ciuchów. Powiedzcie, że też tak macie, że macie takie swoją taką swoją szafę, gdzie odkładacie ciuchy, w których chodziłyście. Mam nadzieję, że nie jestem jedyna i że nie chce mi się odkładać ciuchów do nawieszaki albo składać je do szafy. Także one sobie tak czekają, aż je w końcu schowam z powrotem do szafy. No i potem muszę to wszystko tutaj posprzątać, ale najpierw kawa. Dobra, to znowu ja. Ja już będę kończyć tego vloga, już jest wieczór. Będę się po prostu teraz relaksować. Wypiłam kawę, a potem wciągnęło mnie bardzo
obrabianie zdjęć na bloga i robienie postów, także teraz trochę odpoczynku. No, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Nic ekscytującego, specjalnego się dzisiaj nie działo. Po prostu zwykły dzień. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. I widzimy się w następnym filmie. Pa!